Krąg biblijny. Zapraszam Hubert Piechocki. Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku. Szczęść Boże! Myślę, że Państwo też czekacie na dalszy ciąg na postępowania naszej bohaterki, kobiety mądrej, roztropnej. I pięknej, i mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy, jak bardzo zasłużyła na uratowanie życia swojego. To oczywiście nie? Abigail, czy bohaterka tak. pierwszej księgi Samuela i tego 25 rozdziału tej księgi. 25, dobrze mówię? Tak. Tak, 25. Proszę Państwa, 317 odcinek już Kręgu Biblijnego, o tak jej. właśnie sprawdziłam, więc już od tylu, tylu odcinków z Państwem <laughs> jesteśmy. Zanim zaczniemy kolejne wersety, bo mieliśmy od 23, tak. mówisz, to jeszcze się zatrzymamy na chwilę na 21 i 22. przypomnimy sobie te dwa wersety. Tymczasem Dawid mówił sobie, na darmo strzegłem na pustkowiu całego dobytku jego, tak, że nic nie zginęło, co posiadał, bo odpłacił mi złem za dobre. Niech to uczyni Bóg Dawidowi, i tam to dorzuci, jeśli do rana zostawię cokolwiek z jego własności choćby jednego chłopca. To jest cały czas ten plan zemsty, który rodzi się w głowie Dawida. Plan zemsty na, na Balu, który odmówił mu i jego ludziom jedzenia. Tak, proszę państwa. Yy... A w drodze jest już Abigail ze swoimi ludźmi i jedzeniem. I, i jedzeniem. Natomiast całość zacytowanego zdania Dawida ma wyraźnie, ma wyraźnie w oczach autora natchnionego, a także w nas. Znaczy, autor natchniony chce wyrazić tutaj. Um, w nas czytelnikach postawę przekonania, że Dawid ma pełną rację do zemsty. Z jednej strony autor chce go obronić, bo jednak chce pokazać prawdopodobnie, więc mamy do czynienia z wydarzeniem historycznym, które ukazuje fakt, że Dawid może za mocno bym powiedział znowuż, kiedy strzega się, póki nie masz do, dowodów, to nie wymawiaj tego typu tez. Dlatego autor chce też nam może nas obronić przed stwierdzeniem, że Dawid jest mściwy w ogóle jako taki. Nie. Tu chodzi o pewną konkretną sytuację, która nastała. Został obrażony, został poniżony, został wzgardzony, a więc ma prawo do odwetu. I proszę zobaczyć, że autor nie kwestionuje prawa do odwetu. On je wręcz wzmacnia, ponieważ cytując zdania Dawida, on nam od razu podaje argumentację, dlaczego Dawid nie tylko tak postępuje, ale dlaczego ma prawo tak postępować, ponieważ cała wina leży po stronie tamtego drugiego. I jeżeli on straci życie, no to straci tylko dlatego, że sam się o to prosi swoim własnym postępowaniem. Tylko ciągle pozostaje. Staje to, co Państwo pamiętacie z poprzedniego tygodnia, że kara, jaką zdecydował się, no, zdecydował się uczynić Dawid, jest jednak ostra. Bo pozbawianie życia, on mu nikogo mimo wszystko nie zabił, on go tylko wyśmiał, on go tylko poniżył. Ale nikogo mu nie zabił, a więc nie, nie, ten Nabal nie postąpił jak zwykły tam rzezimieszek, postąpił jak głupek, postąpił jak ten, ale, ale go nie, mimo wszystko nie pozbawił go jego towarzyszy. Ciekawe w tym kontekście jest to, co powiedział nam Pan Jezus w jednej z przypowieści, ja teraz już nie pomnę, która to jest Ewangelia, ale chyba świętego Mateusza bodajże, nie? Yy, jeżeli nie będzie, o uczcie królewskiej O, o upowieść, uczcie królewskiej, tak, 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 tak Bo mamy tam pewne 20, podobieństwo drugi rozdział, Tak, podobieństwo sytuacji Gdzie Jezus również mówi O, tak bym powiedział Grzechu wielkim zaproszonych Na ucztę, którym jest Lekceważenie króla yy, Który tę ucztę wyprawia Zaprasza ich I mieli one, oni bardzo różne postawy Ale wśród nich jest jedna Która bardzo nam będzie przypominała Właśnie tęże sytuację nieco przeciwną, co powiedzieliśmy przed momentem, do Nabala. On nie zabił ich sług. Natomiast tutaj u Jezusa jest i proszę zobaczyć też pewną reakcję tego króla, która bardzo nam przypomina właśnie reakcję Dawida. Może pan przeczyta chociażby tę część, nie? Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. O, widzicie państwo? To, to jest, jest to, co planuje Dawid. Do, dokładnie to samo. I też macie co stwierdzenie? Wytracić zabójców, a miasto ich spalić. I tam już nie ma pytania, czy ktoś będzie oponował, czy tam byli inni ludzie, nie? Czyli widać, że również w czasach Jezusa ciągle gdzieś to pokutowało. Jeżeli obrońcy bronią miasta, to wtedy zwycięzcy zabierają wszystko. Zresztą, proszę Państwa, my mówimy o czasach Jezusa. No, jak postępowano w czasie wojny? Kiedy Niemcy zdobywali, zdobywali jakieś miasto, czy jakieś ten, to, powiedzmy, jakieś um, siedlisko ludzkie, no to nie dokonywali tylko zastrzelenia obrońców, ale no niestety dokonywało się to także że zabijano wszystkich, albo ewentualnie zniewalano do obozów, posyłano i tak dalej. Karę płacili wszyscy. Jeżeli, na przykład, jakaś wieś udzielała poparcia partyzantom, no to co robiono? Z. Rozstrzelano wszystkich. Jeżeli jakaś rodzina polska udzielała pomocy Żydom, kto zdecydował o tej pomocy? Nawet nie żona, zdecydował ojciec rodziny. Bo to on miał pierwsze słowo. Jeżeli ojciec rodziny decydował się uratować Żyda, no to Przyjeżdżali Niemcy, jeżeli zostali zadenuncjowani przez jakichś tam szmalcowników albo się w jakiś sposób dowiedziano, zabijano wszystkich wtedy. Nie? Czyli widać również w XX wieku, w naszych czasach, ta odpowiedzialność zbiorowa jest też stosowana. I dlatego to, co mówi Dawid tutaj w wersecie 22, jeśli do rana zostawię cokolwiek z jego własności, choćby jednego chłopca, to możemy również odczytać w tym kluczu. Nie tylko tej klątwy herem, która nigdy nie została odwołana w starożytności, na szczęście została zapomniana no potem właściwie została odwołana przez właśnie przez, przez Ezechiela że nie będziecie stosować odpowiedzialności zbiorowej ale przez długi czas ona funkcjonowała to Dawid działa według starożytnej tradycji, ale też działa jako ten, który właściwie ma robić to, co może posłużyć jako pewne ostrzeżenie dla następnych. Jeżeli ktoś będzie ze mną tak postępować jak ten głupek, to patrzcie na to, co ja mu zrobiłem, a więc inni nie podskakujcie tutaj. Nie to tak mówię bardzo prostackim językiem, ale gdzieś tam to ostrzeżenie wobec wobec tego typu spraw jest generalnie biorąc. I, I tu widzicie Państwo, że to, że Dawid działa, powiedzmy, tak wielofrontowo, przynajmniej autor biblijny chce w tych słowach Dawida y, ustawić nas, czy dać nam pewne ostrzeżenie na bardzo różnych poziomach tutaj. A więc przy, przy ten pierwszy poziom ludzki, ale też jest i ten poziom boży na szczęście, który pokazuje się w działaniu człowieka mądrego. I to dla nas jako czytelników jest bardzo ważne ostrzeżenie. Nigdy nie stosujcie odpowiedzialności zbiorowej, bo nawet wśród tych którzy wydają się być waszymi przeciwnikami, są ci, którzy są ludźmi mądrymi i którzy postępują nie, by zdradzać swój dom, który postępuje źle. Ona nie była nielojalna wobec męża. To mąż był nielojalny wręcz wobec niej, ponieważ on przez głupotę swojego postępowania naraził ją na śmierć i dużą część tego dobytku, dużą część domostwa, a więc także dzieci, a więc także inne sługi, którzy nie byli tacy, tacy jak on, a więc to on on zawinił całkowicie, bo on przez swoją głupotę w ogóle nie dbał o bezpieczeństwo swojego domu, tylko naraził to właśnie na prosty, w prosty bardzo sposób, właśnie przez swoją głupotę, przez wzgardę, naraził po prostu na śmierć. Um, natomiast my się mamy ustrzec tego. Nawet jeżeli ktoś tam z moich i tak dalej jest taki, powiedzmy, czy, czy mąż, czy żona, czy dzieci i tak dalej postępowaliby głupio, ja nie będę odpowiadał za ich postępowanie, ale też bardzo wartościowe, Powinienem to pokazać na zewnątrz. Czyli to się nie powinno skończyć tylko słowami, bo słowa się wypowiada łatwo. Ja ze strachu mogę powiedzieć wszystko. Natomiast kiedy ja zaczynam postępować odwrotnie niż ktoś, kto jest nawet członkiem mojej rodziny, i ja tego daję dowód, że ja taki nie jestem, to ja ewidentnie, ewidentnie jestem tym, który który powoduje, znaczy, który ma prawo do innego postępowania, nie? Lecimy chyba tak, dalej, dwa wersety, które już ostatnio czytaliśmy <grym <grym i już jedna czwarta audycji nam Państwa. No, teraz czytamy, 20, już zobaczymy, co dalej się do, dzieje w tej no, historii. No, tak, tak, do 25. Kiedy Abigail spostrzegła Dawida, szybko zsiadła z osła i upadłszy na twarz przed Dawidem, oddała mu pokłon aż do ziemi. Rzuciwszy się do jego stóp, rzekła, panie mój, niech nam nie spadnie wina, pozwól jednak służebnicy Twej przemówić do Ciebie, wysłuchać słów Twej Służebnicy. Niech pan mój nie zwraca uwagi na tego na Nabala, bo on jest jak jego imię Nabal, oznacza, że w nim jest wiele głupoty. Ja zaś, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których przysłałeś. Yy, od razu odcina się właściwie od decyzji męża. Więcej można powiedzieć, że w jakiś sposób tutaj tego męża tak troszeczkę no, yy, pomacoszemu macoszemu potraktowała trochę. Znaczy, czy po macoszemu? Właśnie odwrotnie. Niech spadnie na mnie wina. Nie, za całe to wydarzenie. To znaczy, jest gotowa przyjąć na siebie część winy, to znaczy pokazać mu pewną wielkoduszność swoją, żeby zobaczył po pierwsze, kim ona jest, a po drugie, to tak też myślę, że poprzez swoją wielkość, mówi, gdybyś mimo wszystko zdecydował się dokonać rzezi, to ja cię błagam, oszczędź mi tych, 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 tych i tych to tak ostatecznie biorąc, to poszłoby tylko o to, żeby była to, byłby to mój mąż i grupka równie głupich jak on. Nie? I wtedy uratowałaby całość swojego, swojego domu. Także chcę pokazać mu tęże Wielkoduszność, bo to jest niesamowicie ważne zdanie. Panie mój, niech na mnie spadnie wina. Zresztą ta jej, ta jej postawa, proszę zobaczyć, czy ona Państwa nie zadziwia też, że kiedy spostrzegła Dawida, zsiadła, upadłszy na twarz, oddała mu pokłon aż do ziemi. Przed kim się pada na twarz i oddaje pokłon. No przed królem, oczywiście. Przed królem. Tak? To jest to, co się ostatnio tak, mówił, tak, że tak. ten rozdział jest troszeczkę taki wycięty jakby z całej historii, tutaj tak. Dawid jest pokazywany rzeczywiście jako król. Klucz, jako w tym klucz umieś tak, tak, czytać tak, ten rozdział. Tak. Właśnie. I to jest taki, to jest, to jest, to jest pierwsze. Do no drugie, można by się zatrzymać na tym poziomie zwykłym ludzkim. Ona wie, jaka jest sytuacja, kiedy wie, że jej też grozi śmierć. Dlatego ona musi się uniżyć, kimkolwiek by Dawid nie był, ona musi się tak uniżyć, żeby on widział, że ona jest całkowicie poddana jego woli. Zrób ze mną, co chcesz. I, ale potem pokazuje mu od razu wspaniałą sprawę. Niech na mnie spadnie wina. Proszę Państwa, jakie to jest piękne. Zobaczcie, co my z reguły robimy, kiedy gdzieś ocieramy się o jakieś postępowanie głupie naszych bliskich. To nie ja, to on. To nie ja. Ale ona by... tutaj dokładnie odwrotnie postępuje. Proszę zobaczyć, naprawdę wielkość tej kobiety bierze na siebie winę, chociaż nie dokonała tego zresztą. Ona bierze na siebie winę, wiedząc o tym, że jest to wielkoduszność i Dawid też tak to pojmie. Dlaczego? Ponieważ słudzy Dawida już zrelacjonowali, to ten głupek to zrobił, a nie ona. Nie? Ona teraz tylko chce powiedzieć: niech na mnie mimo wszystko spadnie ta wina, ponieważ jestem jego żoną i jako jego żona może powinien powinnam jakoś tak zadziałać może prędzej albo może powinnam te sługi gdybym wiedziała to może powinnam te sługi inaczej nastawić yy, cokolwiek zrobić natomiast co mi jedno pozostaje to tylko się przed tobą usprawiedliwić po pierwsze mąż mój jest głupi tak jak mówi jego imię a po drugie ja nie wiedziałam o tym Ponieważ mój mąż się przede mną nie tłumaczy i mi nic o sprawie nie powiedział. Ja się teraz tylko dowiedziałam szybko z relacji sług, które prawdopodobnie jakiegoś sługi, który był tam u, u ciebie. I od i razu automatycznie słyszał. zadziałałam. Nie tylko automatycznie z rozmysłem. Zadziałałam tak szybko, jak tylko mogłam. Zresztą od razu. Siłą rzeczy wiemy, ponieważ Dawid wyruszył w drogę, a po drugie, to też będzie bardzo ładne, że szybkość jej działania oznacza, że tam się nie trzeba wiele namyślać. Trzeba ratować życie i trzeba zadziałać tak, jak to szybko możliwe, zanim oni się dwaj nie spotkają. No bo wtedy to już będzie koniec. Jeżeli będzie fervor walki, to już walki, żadne tłumaczenie i żadne placki, żadne wina, żadne owce już nic nie pomogą. Nic już nie pomogą. Tylko trzeba ratować, żeby tylko, że, tylko czy zanim, znaczy gdy, czy zanim dojdzie do tej sytuacji, kiedy no Dawid urządzi rzeź jej domu. Nie? Czytamy? 26, chyba aż do 31, bo to jest ta dalsza część mowy i jej bardzo wartościowa argumentacja. A teraz, Panie Mój, na życie Pana i Twojej duszy, skoro powstrzymał Cię Pan od rozlewu krwi i pomsty dokonanej na własną rękę, tak oby Twoi wrogowie i wszyscy, którzy życzą mojemu Panu nieszczęścia, podobni się stali do Nabala. Oto upominek, który przyniosła Twoja służebnica Panu swemu. Niech go podadzą sługom chodzącym za moim Panem. Daruj łaskawie winę Twojej służebnicy. Z pewnością Pan zbuduje Panu mojemu dom, który będzie trwały, gdyż Pan mój toczy boje pańskie. Dlatego nie spotka Cię nieszczęście przez całe życie. Jeśli natomiast ktoś powstanie, aby Cię prześladować i czyhać na Twe życie, niech dusza Pana mego będzie dobrze zamknięta w woreczku życia u Pana Boga Twojego. Yy, życie zaś wrogów niech wyrzuci przy pomocy wydrążenia procy A kiedy Pan spełni Panu mojemu wszystkie dobre, co, co przeobiecał I ustanowi cię władcą Izraela Niech nie będzie wtedy dla Ciebie skrupułom i wyrzutem sumienia u Pana mego To, żeś rozlał krew niewinną I że wymierzyłeś sobie sprawiedliwość na własną rękę A kiedy Pan łaskawy będzie dla mego Pana Przypomnisz sobie swoją służebnicę Właśnie, piękna mowa, piękna mowa Mądra kobieta, tak. rzeczywiście bardzo mądra kobieta ta mowa, która ma takich bardzo ważnych parę, parę elementów. Po pierwsze, ten werset 26, niezwykle ważny, czyli siła wiary tej kobiety w jedno, co jest niesamowicie ważne. Proszę zobaczyć, proszę Państwa. To, że to Pan powstrzymał od lewu krwi to tak, wszystko. Inaczej mówiąc, teza jest jednoznaczna, którą Jezus też potwierdza akurat czytam, proszę Państwa, parę, parę takich bardzo wartościowych książek, spotkań, polskich mistyczek z Panem Jezusem, jednej z nich właśnie Alicji Lęczewskiej, chyba w słowie pouczenia, albo w świadectwie, już teraz nie pomnę, w której powiedział wyraźnie, w życiu waszym nie ma przypadków każde wydarzenie jest zaaranżowane przez Boga czy dobre czy złe tak wam się wydaje że jest złe a więc wszystko co was spotyka jest przeze mnie albo zaplanowane albo dopuszczone i Jezus wyraźnie jej potwierdza Alicji że każde ludzkie wydarzenie znaczy każde wydarzenie w życiu ludzkim nie ma żadnej przypadkowości i proszę zobaczyć, jak bardzo ważne poparcie biblijne dla tej tezy mamy tutaj, że oto ona mówi, na życie Pana, skoro powstrzymał Cię Pan od rozlewu krwi, to znaczy nie jeszcze od podjęcia decyzji, że nie pójdziesz na Nabala, tylko teraz, bo się spotkałeś ze mną. I to jest właśnie owo powstrzymanie od krwi. Ona wyraża nadzieję, że Dawid dalej nie pójdzie. Ona wyraża nadzieję, że Pan, który pozwolił im się spotkać, będzie tym, który teraz będzie aranżował sytuację odwrotną. Nie? I to jest niesamowicie ważne, proszę Państwa, byśmy my nabrali ogromnego i ważnego przekonania o tym, że cokolwiek nas spotyka, jest Albo z zaplanowania Bożego, albo z dopustu Bożego. Ja to dzielę zawsze, bo to, co Bóg dla nas planuje, to jest zawsze dobro, to jest szczęście, to jest radość, to są korzyści, a to, do czego dopuszcza, to, jest, to są sytuacje trudne, to są sytuacje wymagające, sytuacje, które mogą nam się z początku wydawać wręcz złymi, a więc to są sytuacje, w których ponosimy jakąś szkodę, bo takie sytuacje też są. Każdy z nas takie ma i radość, i smutkę, i trud. I wesele, i to, co nam się poszczęści, i to, co nam się nie poszczęści. Wszystko jest zaplanowane przez Boga. To znaczy, mówię, zaplanowane albo dopuszczone, chociaż to, co dopuszczone, to też Bóg wykonuje w jakimś tam określonym celu. A więc yy, 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 chciałbym, żebyście Państwo, żeby Wasza wiara ubogaciła się właśnie o to fundamentalne przekonanie, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, Bóg nas przez to prowadzi, nawet przez nasze grzechy nawet. Nie znaczy to, że Bóg chce grzechów, ale właśnie czasami dopuszcza je, czyli zgadza się nie tylko z powodu naszej wolnej woli, ale Bóg z tego próbuje wyprowadzić także dobro. Ja nie chcę tutaj tego rozszerzać, bo raz że już o tym jeden czy drugi raz wspominaliśmy, ale dwa, jest to temat tak wielki. Ale jeżeli Bóg dopuszcza na nas zło, proszę Państwa, ma to też jakiś cel. Bóg jest jedyny, który potrafi ze zła wyprowadzić dobro. I chociaż Jezus również mówi, że nie może złe drzewo rodzić dobrych owoców, ale to w życiu ludzkim. Natomiast dla Boga nie ma nic niemożliwego. Oczywiście. Tak. Za to my mamy teraz możliwą przerwę, więc usłyszymy się za parę minut z powrotem. Z dopustu Bożego. Krąg biblijny. Proszę Państwa, wracamy do tej mowy. Abigail, która rozmawia tutaj z Dawidem, przychodzi do niego, no i pokazuje te swoje argumenty, które mają uratować jej lud. Teraz drugi właśnie argument. Pierwszy to jest właśnie to, pan zadziałał i uchronił cię przed spotkaniem z moim mężem, chociaż jeszcze nie wiem, jako człowiek, nie wiem, czy nie zdecydujesz się mimo wszystko iść, ale uchronił Ciebie, ponieważ pozwolił nam się spotkać. To jest argument pierwszy. Drugi to jest ten argument, którym ona wyraża swoje życzenie. A więc. E, oby Twoi wrogowie i wszyscy, którzy życzą mojemu panu nieszczęścia, podobni stali się do Nabala. Proszę zobaczyć, że ona szybko w swojej mowie zmieniła adresata, którego nazywa panem. Przecież do tej pory jej panem de facto jest Nabala. Nabala a w tym tak. momencie ona panem nazywa Dawida. Dawida już, tak. A więc ona mówi mu przez to wyraźnie: Panie, ja zupełnie, zresztą tytuł pan, proszę zobaczyć, to jest tytuł nadawany królom. A ja, więc Dawid już nie jest tylko prześladowanym sługą e, Saula, tylko jest dla niej panem, a więc oczywiście znów mamy ten klucz królewski. I, ale po drugie, co jest bardzo ważne w tym momencie, że ona nazywając go panem, od razu mówi: Nabal już mnie teraz nie interesuje. Ja ciągle mam świadomość, że ty przychodzisz go wykosić. To znaczy, przychodzisz stoczyć z nim walkę i najprawdopodobniej go zabijesz. Więc ja mówię, teraz Ty jesteś Panem, ale nie tylko jest to, powiedzmy, taki, e, taka jej e, no, e, zapobiegliwość żeby nie, po, no nie... Nie powiem przewrotność, bo była to kobieta mądra, sprawiedliwa i dobra. A więc, ale pewna taka zapobiegliwość, żeby nazwać jego już swoim panem. Ona wyraźnie przez to chce zaznaczyć, że przestawia akcent teraz, że dla niej panem jest ten, kto jest dobry, kto jest też wartościowy, ponieważ ona sobie takie wartości ceni. A ponieważ o Dawidzie da się słyszeć to, to, to i tamto, więc mówi ty możesz być również moim panem, ponieważ wierzę, że będziesz człowiekiem Dobrym, roztropnym, tak jak ja. A więc ponieważ mój mąż jest głupkiem, to już moim panem nie będzie. On jest moim panem tylko jako, jako, jako mój mąż. Ale ja uznaję ciebie, bo czym innym jest ten, który jest mi narzucony jako mąż, ale czym innym, czy kimś innym jest ten, którego ja uznaję za mojego pana. I to jest bardzo wartościowe też w jej, właśnie w jej słownictwie. I po drugie właśnie to jest to życzenie. Ja wyrażam to życzenie, czyli dobrze Tobie życzę, by wrogowie Twoi, by wrogów Twoich spotkał właściwie los mojego męża. Czyli niech będzie zatracony. Ale pytanie, o czym ona myśli teraz? Czy myśli o tym, że on będzie wytracony przez Dawida, czy przez pana? Bo ja myślę, że to już jest, chodzi o tę drugą sprawę. Bo skoro pan ciebie powstrzymuje od rozlewu krwi, to znaczy, że sam w jakiś sposób ma zadziałać. Będzie działał. To jest to jest właśnie to. A więc niech wszyscy twoi, niech wszystkich twoich wrogów spotka los, który pan im gotuje. A nie ten los, jaki ty gotujesz mojemu głupiemu mężowi. Bo jeżeli rozlejesz krew, to będziesz tak de facto podobny do niego. Natomiast jeżeli powstrzymasz się przed uczynieniem zła, to proszę zobaczyć, to jesteś ty, który przede wszystkim walczy nieznabalem. Tylko z samym sobą, ze swoim poczuciem odwetu, z chęcią zemsty. A więc jeżeli Pan ciebie ma powstrzymać, to właśnie dlatego, że ty dokonasz teraz przewartościowania swojego postępowania. A to kosztuje, bo przecież Dawid jest gotowy już na rzeź w tej chwili. I ona chce go powstrzymać, a więc ona go bardzo zaprasza do tego, żeby on. Odmienił postępowanie, a więc zawalczył z samym sobą. To jest niesamowicie cenne. I to jest coś, co, proszę Państwa, chyba można bardzo polecić każdemu z nas, ponieważ walka z samym sobą jest zawsze walką najtrudniejszą. W tym naszym rozwoju duchowym, walczenie z tym, co jest we mnie negatywne, jest najtrudniejsze. No bo, na, bo siebie samego trzeba uczynić wrogiem siebie samego, jeżeli ja postępuję wbrew dobru mojemu. I to jest właśnie to. Ona podaje mu jedną z najważniejszych zasad wzrostu duchowego człowieka. Jedno z najważniejszych zasad to jest walka, my to tak najczęściej mówimy, walka z własnymi wadami, z własnymi niedoskonałościami. Przecież, przecież te wady i niedoskonałości siedzą w nas. Także tak de facto chodzi o walkę z sobą samym, a to jest walka najtrudniejsza. I właśnie dlatego ta cudowna mądrość tego postępowania, właśnie Abigail, czy może lepiej jeszcze powiem, to jak ułożył autor natchniony tę jej mowę. Bo przecież jeżeli natchniony, to znaczy działający z woli Boga. Jak Bóg poprzez jej postępowanie zachęca nas właśnie do tego, abyśmy my również podjęli ten wysiłek wartościowania własnego postępowania. No i doprowadzania do tego, aby walczyć z własnym wpierw złem. Bo to, że Dawid nie dokona rzezi Nabala, musi być wstępnie... Czy wstępnie powiem decydująco wręcz, rozstrzygnięte w nim samym, że to on musi zwalczyć przede wszystkim swoją chęć em, zemsty czy rządze odwetu, po to, żeby oszczędzić ostatecznie tamtego, wiedząc, że pan i tak się nim zajmie. To jest to właśnie jej życzenie. Teraz, 27, mamy ów piękny upominek. Tak, to oczywiście jest ten dar, upominę to trochę małe słowo, bo to jest no. właściwie mnóstwo, mnóstwo jedzenia, jedzenia tak, z którym tak, przychodzi tak, tutaj tak. Abigail. I więc niech go podadzą swoim sługom chodzącym za Panem. Dlaczego? No bo są głodni. Jeżeli są głodni, to będą rozbrojeni. To oczywiście będą rozbrojeni. Jest jeszcze taki piękny tekst, myślę, że bardzo, bardzo odpowiedni tutaj do, do działania naszej przyjaciółki Abigail, ale y, późniejszy, to już za czasów proroka Elizeusza, następcy Eliasza, kiedy mamy do czynienia z kolejną fazą wojen pomiędzy Królestwem Północnym Izraela a Aramejczykami, czyli Królestwem Syryjskim. Y, jak zwykle, tam jedna z wojen, gdzie król izraelski radzi się oczywiście Elizeusza, czy wygra, oczywiście temu mówi, wygrasz i tak dalej. I teraz pyta go, czy mam zabić. Proszę zobaczyć w tam w tej jednej w końcówka przemowy Elizeusza, która jest bardzo, bardzo podobna właśnie do działania Abigail. To jest chyba rozdział, o ile się nie mylę, chyba. Rozdział szósty, szósty, szósty dobrze pamiętam, tak? dobro, Mam tu na dole, tak, rozdział szósty tej drugiej szósty, A wersety chyba 21, bodajże 20, do, do 23 Chyba może spróbujemy przeczytać. Czytam. Jak tylko król izraelski ujrzał ich, powiedział do Elizeusza, czy mam ich zabić, mój ojcze? Odpowiedział, nie zabijaj. Czy zabijasz tych, których pojmałeś swoim mieczem i swoim łukiem? Daj im chleba i wodę, aby jedli i pili. A następnie wrócili do swego pana, więc gotowało im wielką ucztę. Kiedy się najedli i napili, odprawił ich i odeszli do swojego pana. Odtąd już oddziały aramejskie nie wpadały do kraju Izraela. O, widzicie państwo, doskonałe, doskonałe stwierdzenie właśnie prorok Elizeusz, Toczka w toczkę powtarza postępowanie Abigail. To znaczy radzi akurat, i to jest też bardzo ładne, że Abigail już jako poprzedniczka ma w sobie to Boże natchnienie. Zadziałaj dobrze wobec swych wrogów, a uspokoisz ich. Zadziałaj dobrze, czyli daj im to, czego potrzebują, daj im jeść, bo kiedy zauważą, że ty, nawet będąc wrogiem, bo ona należy przecież do domu Nabala, czyli nominalnie jest wrogiem Dawida i jego, i jego żołnierzy. Jeżeli uzyskujesz od nich dobro, to oni, no trudno, żeby, właśnie, żeby gryźli rękę, która daje im jeść. I to samo teraz radzi właśnie Elizeusz, kiedy mówi królowi izraelskiemu: Nie zabijaj tych, tych ludzi, bo tylko będziesz dalej przelewał krew, i on dalej będzie twoim wrogiem. Daj im jeść, bo są wygłodzeni, a wtedy odejdą w pokoju, bo będą Tobie wdzięczni za to. Nie? I to jest niesamowicie cenne. Bardzo, wa, bardzo wartościowe. W Nowym Testamencie mamy też ten piękny odpowiednik, który jeszcze raz być może... Jezus mówi, panie, wydajcie im mieć na przykład też prawdę. To... A, to jest wszystkim, wszystkim mm -hmm. ludziom. Ale w Nowym Testamencie też mamy chyba jedną z pięknych porad świętego Pawła y, dotyczącą właśnie tej, znaczy tego faktu, aby gdzieś tam, jeżeli czuje się skrzywdzony, żeby jednak nie robić tego... Samo, samodzielnie, ale pozostawić to dobremu Bogu. Zresztą... To jest końcówka listu do Rzymian. Proszę, proszę właśnie, może pan odczyta ten stosowny werset, nie wiem który, to jest 12 Tak, 12, końcówka 12 wiemy? rozdziału. Umiłowani nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę, mówi pan, ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc węgle żarzące, zgromadzisz na jego głowie. No cudowny komentarz, Widzi, wi, wi, no, widzicie państwo? Jeżeli jest jest głodny, nakarm go, jeżeli, pij, jeżeli potrzebuje picia, jeżeli jest sprawniony. spragniony napój go, bo wtedy węgle żarzące, to znaczy zawstydzisz go. Zawstydzisz go, bo on przyszedł do ciebie ze złą wolą, a ty darzysz go wolą dobrą. Widzicie Państwo cudowne komentarze, zarówno czasów Elizeusza, jak i Nowego Testamentu, do postępowania Abigail. I dlatego no Dawid nie może odpowiedzieć inaczej, niż zaraz to usłyszymy. Tymczasem ona dalej kontynuuje swoją mowę, bo chociaż część może z jej mowy. Zatem za tym upominkiem, właśnie, który ona chce złożyć, werset 27, jest błaganie daruj łaskawie winę twojej służebnicy. Znowuż bierze na siebie, mimo że ona oczywiście tej winy nie miała, ale mówi, jestem reprezentantką domu tego głupka, mojego męża, a więc daruj winę swojej służebnicy. Co to oznacza? Nie tyle moją, ile tych, za którymi będę prosiła ciebie. Czyli racz, yy, racz zrezygnować z chęci zemsty, by wybić sługi mojego Pana. Niech tylko on umrze, bo on ostatecznie zgrzeszył, znaczy zrobił zło, to on ciebie zlekceważył, czyli znowuż ta wina indywidualna i tylko on powinien zostać i ewentualnie ci, którzy z nim równo myśleli, to niech oni zginą, natomiast jeżeli ona mówi wybacz winę swojej, czy daruj winę twojej służebnicy, również tej, która jest pierwsza po mężu, a więc ma również władzę nad całością tego domu, jeżeli mi wybaczysz, to wybaczysz również tym, którzy stanowią część Również mojego domu, czyli sługom, którzy będą chcieli się schronić pod moją opiekę. Nie? Z pewnością, i teraz mamy jeden z bardzo ważnych tekstów teologicznych, proszę Państwa. Z pewnością Pan zbuduje Panu mojemu dom. Pan oczywiście chodzi o Boga, zbuduje dom mojemu Bogu. To nie jest tylko stwierdzenie historyczne, nawet nie wiem, czy w ogóle to jest stwierdzenie historyczne, to jest stwierdzenie typowo teologiczne które usłyszycie Państwo w bardzo ważnym tekście, właściwie chyba najważniejszym tekście drugiej Księgi Samuela, rozdział 7, gdzie dynastia Dawida, już wtedy panującego króla, będzie ogłoszona dynastią mesjańską. Tam jest stwierdzone już w ustach Boga. W rozdziale 7, o ile się nie mylę, między wersetem 12 a 16, już nie chcę powiedzieć który, ale jest wyraźnie powiedziane, Pan tym razem mówi: Ja zbuduję Tobie dom. Tam będziemy, proszę Państwa, za kilka, kilkanaście tygodni mniej więcej. No, jeżeli pójdziemy takim tempem, tak, tak. Ta. Może, może być za rok. Ale nie, no aż tak znowu nie. Myślę, myślę, że nie, ale zachęcamy Państwa do wytrwania, bo widzicie, że sytuacja zaczyna nam się bardzo ładnie krystalizować. Autor biblijny już w słowach mądrej Abigail zapowiada to, co będzie kluczem wieczności dynastii Dawida, a więc obietnica mesjańska. I tam już tym razem Bóg, Poprzez Natana mówi to stwierdzenie: Ja zbuduję tobie dom. A więc ogłoszę wieczność twojej dynastii na tronie, bo z twojej dynastii ostatecznie wyjdzie ten potomek, którego cały lud um, oczekuje czyli cały Izrael. I tu jest stwierdzenie: Pan zbuduje Panu mojemu dom, który będzie trwały, a więc będzie on domem wiecznym. Już w ustach niewiasty w tej konkretnej sytuacji pojawia się zwiastun tejże zapowiedzi mesjańskiej z Drugiej Samuela 7 kiedy będziemy nie wiem czy przypomnimy sobie Abigail, ale jeżeli sobie nie przypomnimy, to, to ja państwu kładę to teraz na pamięć, wy to miejcie w pamięci waszej, że już Abigail była natchniona przez Boga, autor biblijny chciał to wyraźnie powiedzieć, była natchniona przez Boga, a żeby ogłosić zbliżające się nie tylko panowanie Dawida, którego nazywa już swoim panem, ale po drugie, żeby już ogłosić, że z jego rodu wyjdzie ten, który zapewni wieczność trwałą dynastii Dawidowej. A więc który będzie trwały, gdyż pan mój toczy boje pańskie oczywiście. To wiadomo, jest to powtórzenie tego, co autor biblijny mówił. Na samym początku, kiedy Dawid jeszcze był w dobrych relacjach z Saulem, że oto Dawid tyle razy ile wybierał się do walki, to toczył je w imieniu Pana, a więc były to zawsze walki zwycięskie. Dlatego nie spotka cię nieszczęście przez całe życie. My wiemy, że być może Abigail myślała o nieszczęściu grosomodo, czyli że będzie strącony z tronu, bo jednak parę nieszczęść Dawida spotkało i to poważnych nieszczęść, ale wszystkie, które go spotkały paradoksalnie były z jego winy. Nie? To tutaj chodzi zwłaszcza o kwestię potrzeby, tak, tak. tak, a potem tego nieszczęsnego liczenia ludu, kiedy Dawid również zgrzeszył przeciwko Bogu, to jest chyba 24 rozdział drugiej Samuela, to już końcówka prawie panowania Dawida i mamy do czynienia też z, z tym nieszczęściem, którego Dawid się dopuścił na własne życzenie, nie? Natomiast generalnie, biorąc oczywiście jego panowanie, było panowaniem udanym, nawet kiedy toczył wojny, wojny te wygrywał i tak dalej, no Dawid doprowadził do rozkwitu całe królewskie Izraela. Jeśli natomiast ktoś powstanie, aby Cię prześladować i czyhać na Twe życie, niech dusza Pana, moja, mojego, będzie dobrze zamknięta w woreczku życia u Pana Boga, Twojego. Śliczne jest to właśnie mm -hmm. w woreczku życia. Tu już oczywiście nic nie będziemy mówić, ten, ten woreczek życia to to jest oczywiście opieka. Taka metafora, oczywiście, proszę tak. Państwa, tak, w tym momencie. A życie wrogów niech wyrzuci przy pomocy wydrążonej procy bardzo ładnie, czyli przy pomocy procy, niech je wystrzeli jak daleko, czyli po padną w permanentne nieszczęście, bo rzucają się na prawy, prawowitego pomazańca Bożego. Proszę zauważyć, że Abigail przecież historycznie nie ma najmniejszego pojęcia, że Dawid jest przyszłym królem Izraela, a zachowuje się już w ogóle jak, jak poddana króla. Nie? Już nie mówię o właśnie... tym, że używa tutaj też tego argumentu procy, a przecież yy, czym jak czym, ale właśnie procą Dawid pokonał Goliata. Tak, tak, tak. I to jest też, myślę, pewne nawiązanie oczywiście teologiczne. Abigail historyczna nie mogła, nie mogła chociaż sława Dawida po rozgromieniu armii filistyńskiej, czyli mamy do czynienia z 16 i 17 rozdziałem pierwszej księgi Samuela, no mogła się rozejść. Natomiast chodzi też po pewien właśnie tutaj obraz, niech daleko odrzuci życie tych, którzy na ciebie nastają, nie? I teraz właśnie stwierdzenie, kiedy Pan spełni Panu mojemu wszystko dobre, co przyobiecał i ustanowił cię, i ustanowi cię władcą Izraela, skąd ona mogła wiedzieć, co Samuel nie zrobił z Dawidem. Widać więc, że ten tekst jest wyraźnie ustawiony pod to, a żeby ona jako kobieta właśnie była pierwszą zwiastunką kogo nam przypomina? Owa pierwsza zwiastunka radosnej nowiny przypomina nam wielką Marię Magdalenę, przecież, która jako pierwsza e, zwiastowała radosną nowinę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i jego uczniom. Tak samo Abigail jest teraz taką pierwszą zwiastunką szczęśliwego panowania Dawida nad całym Izraelem. I proszę zauważyć, że to co stwierdziliśmy chyba w poprzednim odcinku tydzień temu, że mamy do czynienia z faktem właśnie tych, tych trzech, tych czterech elementarnych cech uznania Dawida za króla. Brakowało nam jednego, że ludko jeszcze musi uznać. Abigail robi to pierwsza. Kiedy Pan dopuści ciebie, że będziesz władcą Izraela, niech wtedy nie będzie dla ciebie skrupułem i wyrzutem sumienia to, żeś rozlał krewno. Skoro będziesz królem, to możesz robić z poddanymi, co chcesz. Ale ja ciebie Przestrzegam. A więc niech Pan będzie łaskawy dla mego Pana, bo przypomnisz sobie wtedy swoją służebnicę, że ja postępowałam inaczej. Jeżeli zdecydujesz się rozlać jego krew, wiedz, że ja postępowałam, czyli nie oceniaj mnie po jego postępowaniu. Przypomnisz sobie o mnie. Co Dawid odpowiedział Abigail? O tym dowiemy się już dopiero w kolejnym odcinku, czyli 32 werset tego 25 rozdziału A, to już pierwszej do końca. księgi Samuela. To już. Tak, doszliśmy do końca. Rzeczywiście, Czasu, czas Tak, pływa. Ten rozdział jest bardzo długi, bardzo szczegółowy i rzeczywiście fajnie tą opowieść poznać tak dokładnie. To cóż, zostawiam państwa z tym. To będzie już pierwsze spotkanie w listopadzie zresztą A. na tydzień. Zatem za to dzisiejsze już dziękuję państwu. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert pierwszy. Boże państwu. Do usłyszenia. strong to